monitorywa, jaka? Jest, jedziesz. Jak ją jak oceniasz? 90? 90 jest na pewno. 90 jest na pewno. Postanowiliśmy wynająć houseboat i popływać po mazurskich jeziorach. Fajna ekipa, fajni ludzie, trochę alkoholu i można się naprawdę fantastycznie bawić na wodzie. Na tym wyjeździe ryby były tylko dodatkiem. Szczęście, że przepłynęliśmy. Gdzie mamy szczęście? No spójrz, jaki korek jest przed nami, wariacie. Myśmy ominęli ten korek, kurde, bokiem, żeśmy przecinali obwodnicą i jakoś lecimy, kurde, bo byśmy już zostali na tym niegocinie. Ja. Masakra. Spokojnie, ja tu pokażę całe zbrojenie. A teraz pokaż tego podwójne oczy szamana. Zrobimy go na intrucie, bo to nie ma innej oczy. Jedna duża kotwica, czy gdzie dać? To jest 450 czy 350? 450 daje do węgorza. Trochę to waży, co? Trochę waży, naprawdę. To jest... A tu mamy już zestaw taki przygotowany, nie? Generalnie już główka, wiesz, ucięcej gumy, nie? Czyli tutaj obcinałeś, tak? Obcinałeś główkę i żeby to się wszystko spasowało. A to nie są abusz, farzonkiera te główki? To są abu McBeast. Zbiony i tylko coś się dzieje i robię coś z dukami, nie? Mam strugę na ciobie i strugę, mogę duktą sobie zarzucić na tyle. I do twoich łódek, które będą miały powyżej 6 metrów, też będziesz chciał to zastosować. Znaczy to będzie tylko w łódce WND Fishing Team. Czyli tylko w mojej łódce to będzie. Dokładnie. Ale jak ktoś dopłaci jakoś, jakąś opcję... No to bardzo grube pieniądze. Bardzo grube pieniądze. A ja mam tego trouta. No oczywiście, mi to bardzo. Ja tym w ogóle zacząłem trollingować, moje pierwsze wyjścia to było na Wersminiu Julka. Tak? Tak. Ale tu trzeba będzie dopał do tego. Ale Jałańskim na to łowiłem, wiesz? Ale dopał trzeba im dojechać. Tak, no najlepiej by było. Gobi? Bardzo fajne przyjazd na Gobi. Siecina, nie? No grube ryby wam tam dało, nie? Na siecinie. Bardzo grube. Zobaczcie, to jest marka Line Tru. To jest Savage Gira chyba są. A co to są haki? Jakie to są? 1-0. Oj, zobacz te haki. O, to już są zniszczone haki. Wymienimy zaraz. Zaraz wymienimy. Różowa, plecioneczka. Chyba twój ulubiony kolor, co? Oczywiście. A te... To są woblery tutaj na tą wodę. Rzucaj, no. Wobler ma jakieś 25 cm plus 12 cm. Czyli około 12-15 cm zejdzie pewnie. A ile to jest te 40 metrów wypustu robisz? On na 40 metrach wypustu? Myślę, że do 20 metrów zejdzie. O bo, a co się to dzieje? To w ogóle... Jak to utrzymać? Ale to jest praca, Jak to utrzymać? To na planerze to po prostu nie wiem jak to by to opracowało. Opór mocny. Tą wędkę jest ciężko w ryzach utrzymać po prostu.
Ale ta płoć pracuje, zobacz. Oj, jać. Nie bardzo ładny płoć, dobrze. Michał, jaki zestaw montujesz? Lecimy na grubo, albo, grubo albo wcale, uwielbiam tą przynętę. Na to nie obezbuję, to jest 32 płoć, limitowana. To jest Savage Gira, tak? Savage Gear. Generalnie nawet jak tutaj to jest 200 gram, nawet jak nam zejdzie na 10 metrów, to ryby się spokojnie z 15-20 tego podniosą do tego. To wypuścić bez pomocy, żeby nie zaczepić. Tutaj mam wolera, sebilkę, która idzie na około 12-13 metrach. Robię wypuść teraz. Ale to jest piękny obrót. Piękne wody. Wyskoczyła! Jest ryba! Wody. Ale chodź, ale patrz, przed wypuszczeniem, bo to będzie z łapy to jest! Teraz to jest ryba 50 cm. Już chodzi, to już jest! Z łapy złapiana praktycznie. Nawet pięknie. Nie wypuścił tego. Ale też pieski biorą, ty może tak głęboko prowadzimy. Bez kitu. Ale to wrzucił. Ja nie zdążyłem planera zapiąć. Ale się ruszmy, bo już stanęliśmy za bardzo. Daj do przodu manewkę. To jest malutka rybka. Tak, do przodu ma ruszmy. Ale ona raczej w głębokości walna. Ona po padzie walnała. Tak, po padzie walnała. Madur, trupa. Naciśnij ten dolny przycisk. Ten o Jezu! O Jezu! I szczupak. Piękny mazurski szczupak. Pokaż. Tak z żoną, na wakacje. Naprawdę. Piękny. Brawo. Brawa. Buziak poszedł, super. Tylko wstałem, co? Nie szukałeś się, nie szukałeś. Nic się... O, poszedł! Jak poszedł! I znowu je teraz nie czuję, w ogóle. Znowu je teraz w ogóle nie czuję. No bo wiecie, to jest duża ryba. Duża ryba przy łódce, proszę odjeżdżać. Pamiętasz, jak byśmy 114 opali? Tak. Po rybie rutek? Tak. Czyli była i się zmyła. Daleko, tam jest ryba. Nie ma ryby. Ale nie ma planu. Ona już teraz pod powierzchnią już wywiesiła. Nie ma ryby, no. No tam był ten, krał. Jest ryba. Jest ryba, jest, nieduża ryba. Bardzo mała ryba. Na Darginie nie są ryby. Idzie rybka na przynętę mojej konstrukcji. Teraz mam pokazać. No ale mojej też to było konstrukcji. No ty dołożyłeś kotwicę. Ładna ryba. 80. Idzie jak szmata. Nie no, zobacz, 80, tak? No 75, no. Pokażę wam swoją. Zobaczcie, jak to jest zrobiony krałcik piękny, zaprojektowany. Z taśmą izolacyjną, oklejona na półweczka. I puszczamy ją, wiesz co, bo ona źle wchodzi. Pokaż ją. Ona Śnęta. Dobra, i na banie ją wal od razu. Bo już jest tak, puść. Może ją wachlować trochę. Nie, nic nie wachlować. Normalnie na banie. Pokaż szczupaka, zaprezentuj do kamerki! Do kamerki, to w filmie będziesz! No super, yeah.